Chciałam Wam, kochani, pokazać, jak wygląda łazienka po, zdaje się, 2 albo 3 latach od malowania płytek. Nie sprzątałam tego wszystkiego, bo ja i tak tutaj nie mieszkam, więc nie będę tego sprzątać bez sensu, ale zobaczcie. To są płytki pomalowane. Może z tej perspektywy będzie lepiej. Jak widzicie, całkiem nieźle to nadal wygląda. Nic tutaj wielkiego się nie wydarzyło. Jedynie powiem Wam, że tutaj przy zlewie, ale to raczej jest kwestia fugi do po prostu poprawienia. I zresztą, to znaczy przy umywalce. Przy umywalce też się dosyć dużo korzysta, więc... Ale tutaj jakby farba nie odeszła, przynajmniej nie widzę. Także... Powiem Wam szczerze, że warto było to umalować, bo naprawdę efekt jest naprawdę spoko. Po 2 latach nadal. O, i tutaj też fugi przy wannie są nieco właśnie do poprawki, ale ja nie pamiętam, czy ja malowałam konkretnie to miejsce, ale na pewno warto by było te fugi przy umywalce i przy wannie poprawić. Ale to jest właściwie wszystko, co jest do poprawki, bo tak to jest. Spoko. Nic tutaj się nie wydarzyło. Nawet tutaj, jak malowałam, o, te płytki przy wannie, obudowa wanny też jest ok. I tutaj pod umywalką. Także tak to wygląda. Więc jeżeli się zastanawiacie nad malowaniem płytek, to jak najbardziej mogę Wam polecić. Jeżeli chodzi o te farby, których użyłam, to wszystko jest na moim blogu. Będzie podlinkowane, jak te farby dokładnie wyglądają, jak się nazywają, jaki to był kolor i jaki to był podkład. Także tyle. Pa!